No jestem fanem tego Face'a. Tam nie było, tam dwóch na jednego było, nie? Był i Murański i tata, tak? Wiesz co? Tata. Można tak powiedzieć. Choć nie można też zabrać Arkowi sojuszników, którzy również byli. No też miał pomoc. No. Też miał bardzo dużą pomoc, więc jakby do... Ale z boku czy przez telefon? No Jacek Murański jadł z boku. W sensie z boku i przez telefon. No może coś, no tak. Czyli stał tutaj obok i dzwonił przez telefon. Znaczy, jak mam być szczery, no to tutaj zza kulis był pan Jacek rzeczywiście. I ta pępowina nie odcięta. Wyglądał jakby... A ten, nie lubisz pana Jacka? Nie, no gada ten, to też mi ty, kurde, coś tam mnie trącał powolutku. On tak lubi każdego chyba kąsać, wiesz? Więc ja tak za bardzo nie To może jako słowem wstępu do tego face to face'a, zanim przejdziemy do nas, panowie, może powiesz, jak kąsał? Znaczy nie wiem, coś tam wypierdził jakiś potężny komentarz i tylko widziałem, że tam oznaczył mnie. Mi się nie chciało tego czytać, bo dla mnie to obydwoje mają tam coś nierówno pod sufitem. Nie wiem, czy jeden drugiemu sobie tam te odżywki spod lady se podbierają, potem się kręcą, kurwa, dziwnie. No ale nie wiem jaka tam jest w ogóle, jaka tam jest sytuacja w ogóle, nie? Bo tam coś jest, na pewno coś jest nie tak. Okej. Okay. Może pan Jacek do nas zadzwoni, tego jeszcze nie wiemy. A może wy zadzwonić do pana Jacka. No ja tutaj lubię, każda możliwość podkrętki jest przeze mnie wykorzystywana. Tak więc... Widziałem na TikToku. Tak. No... Ta. Tak. To był twój TikTok? Po mistrzowsku się to skrócili. Nie był mój, ale no rzeczywiście Mateusz i Jacek, Mateusz i pan Jacek są... Niezłomną parą. Są hitem ogólnie, jeżeli chodzi o TikToka, o YouTube'a, o szoty. Pozdrawiam tutaj EBEB z tego miejsca. EBEB. Oglądam EBEB. Ale nawet teraz, wczoraj chyba wstawiłeś, czy przedwczoraj, jak ich chwalił. Tak. Adi, pozdrawiam EBEB. Widziałem. A no EBEB to jest mocny kanał. Mocny, bardzo mocny. No w każdym razie przejdźmy już do...